Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z FIFA 16 Ultimate Team. Z dwóch pierwszych meczów, które żeśmy zagrali w ligówkach, były przegrane. Zaraz wam pokażę wynik. Wyniki, gdzie one są tutaj. No tak, żebym dostał w dupę. 4-0, a potem 3-1, no. Nie wiem, co jest grane, ale martwię się, bo to bardzo może źle wpłynąć na losach mojego składu i klubu, rzecz jasna. Tak, mam tyle kontuzji, tyle braku kontraktów, że ja nie wiem, co ja mam począć dalej. Proszę bardzo, tak wygląda skład. Mamy Yannicka Bolasiego, wypożyczonego na 13 spotkań, więc mam nadzieję, że Yannick Bolasie, jego Bolasie Flip, czy jak to się nazywa, bardzo mi tu pomogą w tych 13 spotkaniach, w zależności w ilu zagra. Ale teraz tak, mamy dylemat, co my tu puścimy. Bo jak widać, 100% zgrania jednak nie pomaga, tak jakby to się wydawało. Więc zrobimy tak, dwóch Francuzów będzie na defensywie środkowej, rzecz jasnej. Przetestujemy tego Bolasiego. No nie ma wała, nie ma wyjścia. Trzeba coś testować. Zgranie spada i to naprawdę dramatycznie. O, tu się jednak podniesie. No cóż, mamy mniej tego zgrania, znacząco mniej, ale nie ma też tragedii. Mam te 77 zgrania teraz. Zaraz sobie damy kontrakt Samu, ale jest to naprawdę kiepska sytuacja z moimi zawodnikami. Nie wiem, czy uda mi się ich doprowadzić do porządku. Tak, nadal głupią nadzieją żywię, że może dostanę jakąś lepszą kartę. Otworzymy niestety paczkę za 5 kafli. Bieda jest taka, że ciągle muszę kupować kontrakty, a quicksellować zawodników mi się nie opłaca. Więc no, ani tej, ani tym bardziej tej nie otworzymy. Dajemy sobie z paczką za 5k. Nie ma odwrotu. Może coś się trafi. Nie wiem, ja na takiego fuksa liczę, że taki fuks nigdy do mnie nie przybędzie. Co nam się trafiło? Aż strach oczy otwierać, bo naprawdę nie wiem, co mogłem trafić. O cholera, tak mi się zaraz gorąco zrobi. Nie wiem, otwierać oczy? Albo inaczej zrobimy. Wpakuję wszystko do klubu. O, tak, dajemy wszystko do klubu. A dostaliśmy tak, Erdinca, Ben Yedera i jeszcze jednego zawodnika, którego chyba tutaj nie przywołałem zbytnio. Tonelli bodajże, ale on mi się nie przyda, bo to jest Włoch. Dobra, działamy. W tym wypadku trzeba grać i zdobywać brameczki, no. Teraz trzeba, bo się naprawdę już wkurzam. Ilokroć próbuję wygrać albo coś strzelić więcej. No Huntelaar strzelił no, bramkę fajną od dośrodkowania i tak nic nie pomogło, ale ważne, że chociaż Huntelaar regularnie strzela te bramki. A i nie chciałem tej koszulki. O Jezu, Lewandowski. Z wypożyczenia. Ale to i tak nie brzmi to ciekawie. On też ma Meyera. Nie. To aż paskudnie wygląda. Dzień dobry, tu Jacek Laskowski. Dziś wraz z... Dobra, Laskowski, zawsze dzisiaj Szpakowski w daru. Szpakowski, witamy państwa bardzo, bardzo. Dobra, serdecznie. Jedziemy. Tak, prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. A, jedziesz! Uderzenie, Huntelaar tak puknął? I będziemy mieli. Może nie jestem pewny. To mógł być taki strzelny.
Bender! Świetnie, brawa o, dla kurde, Lars Bender chciał się przyczynić do strzału. Coś się dzieje. Hernandez. Dobrze, Huntelaar. Huntelaar i to jest snajper, i to jest kurde 1-0. Tak jest, Huntelaar, pięknie. Huknął jak bestio. Dobrze, podanie, nie wiem kto podawał, nie wiem kto asystował, ale od bramkarza ładnie, no strzał, przypakowany. Pięknie, Huntelaar, Klasjan Huntelaar w 13 minucie na 1-0 i skupmy się lepiej, żeby zdobyć te pierwsze 3 punkty w końcu. Nie ma gola. O! Rożny? Rożny, pięknie. No i broni po strzale rzut rożnego. Nie jest źle, ale uwaga, bo oni teraz będą na Lewandowskiego ciągle podawać. Oj, Biabiany. Ten to ma szybkość, naprawdę. To jest niesamowite. Perotki! Kurde, remis. Proszę państwa. Fuck. Lewandowski, co? Ty dziadzie. Ty polski dziadzie. Ech, dobra, lekko nie będzie. Czyli to jest liga 8, w której będę po prostu odrywał tak mocno. Ostatni raz Lewandowski. Bramkarz tutaj niestety nie zdołał opanować piłki. Przeciwnik z zimnym występie. Zobaczymy, co nam pokaże. Obrońca włączający się do ataku to zawsze. Dobrze zrobił. Do wymiany podań. To potrafi zrobić różnicę. No, uderzenie było z daleka, miał dużo czasu na interwencję, na dobre ustawienie. Gorąco się zrobiło. Brawa dla bram. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Ma szansę dograć w pole karne. Aha, karnego nie ma. Bolasi! O, Bolasi jak przywalił. Ojeju. Rzut rożny. Mangala. Oj. Uderzenie? No, zażegnali niebezpieczeństwo. Huntelaar biegnij, no zasuwaj. Pięknie odebrał, we wspaniałym stylu. Huntelaar! Tak jest! Huntelaara. Kapitalny strzał Holendra, aż miło popatrzył. O, Holendar to już naprawdę przekracza wszelkie granice swoich możliwości. Spokojne, kto asystował? Tego się właśnie numerek 24. No nie wiem kto asystuje, musiałbym zaglądać, ale Huntelaar, kolejna brameczka. Dobrze, że mu dałem tego snajpera, bo teraz widać, że na serio strzela. Nadal nikt nie może. Rami! Co za świetna interwencja w ostatniej chwili! Wybił dokładnie z. Lewandowski. A i zaraz będzie tutaj kombinował. Lewy. Uderzenie w stronę bramki. Ło, dobrze się ustawiłem tym obrońcą. Dawno by już strzelił. Serio? Nie wpadła? Teraz. Przecież to powinna być. Proszę państwa, i tak. No ale tu doskonale widać, bramki nie było. Istotnie, dokładnie widać, że piłka nie przekroczyła linii bramkowej. Gdyby nie nowoczesna technologia, sędzia mógłby się tu pomylić. Huntelaar. Ach, Huntelaar. Ale dobrze, dobrze. Huntelaar tu strzela tyle, ile trzeba. Dobrze, że ma tego kapitana. Jest tak. Huntelaara zostawiamy. Czyli problem jest taki. Jeżeli się Huntelaar potem zmęczy, to wpuścimy Ben Yedera. Ale Çalhanoğlu. W ogóle muszę zobaczyć, kto uzyskał jaką asystę. Bramki, asysty. A, Bender i Hernandez. No dobrze, ale Çalhanoğlu jakoś niezbyt aktywnie bierze udział. Nie wiedzieć czemu. Co ma tam na tym napadzie? To jest takie szybkie. Dobrze. Dobrze. Dobrze, no serfo. I mają rzut rożny. Aj. No i mamy do... spalony? No jeśli tak, to minimalny. Boże, jeszcze spalonego musiał uznać. Kapu. Ach, kapitalne podanie. Robert Lewandowski! O kurde, jak to serfo wyciągnął. A to leciało naprawdę z niezwykłą mocą.
Wyciągnął to chłopak. Nie wierzę. Dobrze. Czalhanoglu biegnij. Chociaż i tak widzę, że powinien zostać zmieniony. Dobra, Bolasi, Bolasi. Chociaż ty. I... O kurde, ale by się odkłonił do kitu. Jeszcze tym Bolasim to trzeba ogarnąć do tych 12 gier. I zaraz zmiany porobię. Dobrze, mamy 3 punkty. Spojrzał na zegarek. O, Huntelar. Mecz był trudny, ale 3 punkty mamy uzyskane. I to dzięki Huntelarowi. Naprawdę zawodnik tutaj regularnie strzela, dosłownie. Regularnie co jedną lub dwie bramy. Dobry napastnik, naprawdę. Chyba najlepsza karta, jaka mi się do tej pory trafiła w tej paczce. Plus jeszcze karta strzelec, to już naprawdę snajper. To już naprawdę moc jest. No i Lewandowski przegrał. Dobrze mu tak. Ja się nawet cieszę, że tak skończył. O, i bramkarz, i Huntelar po od tej samej ocenie. Bo las tak mało widoczny, ale coś tam jednak robił. Dobra. Tu skończymy już materiał od razu, bo nie chcę mi się wam pokazywać tych zawodników. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się materiał spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!